Także, moi drodzy, czas wybrać kolejny samochód i zrobić z niego superauto. Czy to możliwe, żeby zrobić z tego Citroena superauto? Wydaje mi się, że ja go już chyba robiłem jakoś na maksa, czy coś. Nie wiem, zobaczmy. O nie! On jeszcze nie jest porobiony. Jeszcze z niego żeśmy nie zrobili cudów. On dopiero, on taki lekki tuning ma tylko zrobiony. Także... No, porobimy zaraz. Tylko właśnie nie wiem, który silnik wybrać. Czy V8 3-litrową? Czy wybrać 2 litry? Nie no, tutaj chyba... Chyba nie ma dyskusji. Napęd na... Nie no, oczywiście, że na 4 koła robimy. O kurde, już klasa S1, słuchaj. To będzie następny koksu. Tutaj możemy sobie parę rzeczy zainstalować, bo ja go tak zrobiłem troszeczkę tylko. Jakieś tam rzeczy do niego poinstalowałem, ale... V8, no ja wiedziałem, że wy napiszecie V8. Ja wiedziałem, że tak będzie. Także mamy równe 700 kg. Nie wiem, jak to będzie teraz brzmieć, ale spróbujemy sobie jeszcze ten drugi silnik w razie czego. On jest mniejszy, no ale jest... Można go, podejrzewam, że mocno ulepszyć, coś tak czuję. Bardzo mi się podoba twój content. Dziękuję, Mariusz19 za donacik i witam cię na moim kanale. 775 koni i 700 kg piszecie. Także to jest taki Koenigsegg one to one prawie, nie? Jeszcze podejrzewam, że moglibyśmy go trochę odciążyć. Ale pewnie jesteście ciekawi, jak to brzmi. No ja też, więc... Nie jest źle. O kurde, jakiego boosta ma. O kurcze. Znaczy, nim teraz rzucę, bo mamy te opony dragowe. Zrobiliśmy go przecież na drag, prawda? Jaka tu prędkość maksymalna w symulacji? Zobaczymy sobie. No nie ma jakoś tam dużo. Tak? Moglibyśmy go spróbować zrobić z tym drugim silnikiem. Chociaż wątpię, żeby był jakiś tam lepszy. Czy będzie Forza Horizon 1 retro? Mam Forza Horizon 1 nawet zainstalowany. Co to za dziwny dźwięk był? Dziękuję za donate. Mam zainstalowaną na Xboxie, bo jest we wstecznej kompatybilności. Jeśli ktoś sobie kupił jedynkę i ma na swoim koncie, na przykład na Xboxie 360, to może sobie grać na Xboxie One teraz. Mały, ale wariat. Dawaj Tesla pod drift, jak jest. Cieszutkie pozdrowienia. Dziękuję za donate. Nie ma tu Tesli, wiesz? Nie ma niestety Tesli. W trójce była Tesla, tutaj nie ma. Czy ten ziomeczek wam się podoba, co? Sprawdźmy na dragu. Tutaj się będziemy zaraz... O kurde. No moim zdaniem nie jest jakiś tam najlepszy. Myślę, że moglibyśmy jeszcze spróbować ten drugi silnik, ale spróbujmy. Spróbujmy tym się pościgać. Weźmy sobie może... O, cyk. Wydłużyć biegi. Nie, tutaj wydłużenie biegów nie da nam za dużo w tym akurat momencie tuningowym, bo... Bo już jak wbijemy tą szóstkę, jak jest poza charakterystyką, no to samochód się zmuli, tyle. Będzie taki zbyt mocny nadbieg. Uwaga. Wow. No jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Czy do Tesli można było wrzucić V8 w Forza Horizon 3? No nie można było. Nie można było. No na dragi ten gościu dobry jest. Ale ja bym tu jednak spróbował ten drugi silnik. O kurde, weź Isetę. Isetę na dragu? Nie no, spokojnie, musimy jeszcze ten samochód zrobić. Mi się wydaje, że to jest za słabo, coś on za słaby jest. Znaczy silnik mocny, daje czadu, no ale... Ta prędkość maksymalna jakoś mnie w ogóle nie przekonuje. O, i te opony są fajne do jazdy. O kurde, jak on ciśnie.
Ja pierniczę. Jak skręca dziwnie. O kurde, jak dziwnie się jedzie mi. Tu nie będę skręcał, jedziemy hopkę. Pierniczony, na twardo zawieszenie mu zrobiłem, ale jakoś wylądował. Kurde, mały ale wariat. Wcale nie jest taki mały. Ole szpędzi, pieprzony. On jest bardzo lekki. Musimy sobie więcej takich super lekkich samochodów porobić. O, na przykład Caterama R500. Uuu! Ej, coś tam skręca. Szału nie ma, ale nie jest źle. Może jakoś to będzie. Gaz na maksa, ale daj radę. Dobra, widzicie, Aventadora wyprzedziliśmy właśnie Citroenem. No i tutaj jest sporo lepiej, jeśli chodzi o przyczepność. Niż w Morganie. Dobra, lecimy na nich. Wow! Nie udało się skosić. To nic, to nic. Nie poddajemy się. Dobrze jest. Ja bym to tak zostawił. Patrzcie, jak ich wyprzedzam. Piernicze, nie mają szans. Ależ się pcha ten Aventador. To mi się nie podobało. Oj nie. O kurde, tutaj trochę słabo wyszło. Dawaj setę na drift. Nie przesadzajcie, to by była katorga. Ja bym już tego three-wheelera wziął na drift bardziej niż tego. Nazwijmy ten przecinak, o. Three-wheeler to będzie przecinak, ktoś tutaj na czacie napisał przecinak, podoba mi się tak. Trzymaj się tej drogi, cholera. Ciężko. Dziękuję za donatek. Muszę wulkana pokonać. I jakiegoś McLarena chyba. Więc nie mogę spojrzeć. Czekajcie, jak tu jechać? Chyba tak, nie? Gdzie ja jadę? Kurde, gdzie ja pojechałem do cholery? Ładnie, nie mogę cofnąć! No nie! Bestia z żółtego piekła. No to jest zajebisty sleper, daj spokój. Robimy sito z tych przeciwników. Co to za tranzyt? Ale patrzcie, jak ciśnie tranzyt. Tranzita też zrobimy. O, macie kurde swoje cioty. No i siódma pozycja, bardzo dobrze. Za ten wyścig nocny im dokopałem. Się spychały te Aventadory. No kurde, cisną ładnie, ale spokojnie. Teraz tutaj szóstkę wbiję.
Będzie po nich. A, już ich ładnie podganiam. Ciśnij, torpeda. Co to było? Co się stało? Dlaczego? No nie! To dużo przyczepności mam w tym aucie, czy jak? O kurde. Co za pierdzielona gnida. Ty! Ole bym przyrżnął. Silnik chciał wyskoczyć. No już nie chciał być w tym aucie. Silnik pomyślał sobie V8, jakiś tam 3 litrowy, pomyślał sobie nie chcę być już w tym gównie. A gdybyśmy się na te nie wywrócili jakoś dziwnie, to Fiat 500 na skoki. Ciśnij. Nie, no nie, dlaczego? Coś mi ta torpeda nieszczęście przynosi. Ale trzeba przyznać, że bardzo fajnie zrobiliśmy sobie przewrotkę. Tak, jest nieźle.